To jest akcja Transformacja. Ja nazywam się Krzysztof Ciesielski, zapraszam. Od lat mówi się, że technika w ochronie to przyszłość, jednak niewielu sądziło, że ta przyszłość nadejdzie tak szybko i na tak dużą skalę. Dzisiaj ta mityczna technika to przede wszystkim cyfryzacja, która paradoksalnie jest dekomputeryzacją. O tym, dlaczego tak można powiedzieć, dowiesz się w dalszej części. Cyfryzacja nie dotyczy jedynie systemów zabezpieczeń, lecz obejmuje całość biznesu, jakie prowadzą agencje ochrony. W praktyce niewielu zdążyło się przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem do tak gwałtownego procesu zmian. W tym programie będę podpowiadał pomysły oraz sposoby na poradzenie sobie z transformacją cyfrową w agencji ochrony. Będzie to dotyczyć szerszego spojrzenia na biznes ochrony, na sprzedaż, marketing i zarządzanie. Będą również tematy związane z bezpieczeństwem i monitoringiem. Okej, możesz zapytać, po co mi to wszystko? Po co mi ta cyfryzacja? Przecież jesteśmy tylko zwykłą agencją ochrony. Robimy to samo, podobnie od lat, nie potrzebujemy szczególnych innowacji, cyfryzacji czy innych tam jakichś dodatkowych rozwiązań. Powiem Wam, że pracuję już 25 lat w ochronie i wiem, jak to wygląda. Dlatego też sądzę, że będzie mi łatwiej rozmawiać na ten temat, a następnie dostarczyć Ci sporo koncepcji i planów działania dostosowanych do branży ochrony. A teraz lecimy już z pierwszym tematem. Aby łatwiej sobie uwidocznić postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, spójrz na swój telefon. Jak nim sterujesz? Prawdopodobnie robisz to poprzez dotykowy ekran. 15 lat temu do sterowania telefonem miałeś mnóstwo przycisków, a na ekranie poruszałeś się sterując joystickiem, tak jak tutaj. 30 lat temu telefon nawet nie miał joysticka, nie miał też ekranu. Chcesz inny przykład? Pamiętasz popularne w latach 90. wypożyczalnie kaset VHS? Zmieniły się one w latach 2000 na wypożyczalnie płyt DVD, a potem Blu-ray. Dzisiaj jak oglądasz filmy lub słuchasz muzyki? Prawdopodobnie pobierasz je lub streamingujesz bezpośrednio z chmury, z Netflixa, Spotify'a czy innych programów internetowych dostępnych przez przeglądarkę internetową. A czy potrzebujesz do tego własnego odtwarzacza? Nie. Używasz samego telewizora lub smartfona z dostępem do internetu. Prawda, że widać gigantyczny postęp? W tym czasie branża ochrony zrobiła również postęp. Być może aż tego tak nie widać, bo z Twojej perspektywy niewiele się zmieniło, ale ta zmiana zaszła i teraz jeszcze bardziej przyspiesza. Możesz się jeszcze przygotować albo być coraz bardziej zaskakiwany. Wybór należy do Ciebie. Na czym polega transformacja cyfrowa firmy? W transformacji cyfrowej firmy chodzi o to, aby z organizacji zarządzanej w sposób tradycyjny przejść do organizacji wykorzystującej technologię w największym możliwym stopniu w celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów. To nie jest już tak zwana komputeryzacja, która polegała na zastosowaniu komputerów i programów w firmie. Właściwie wszyscy mamy już komputery i narzędzia cyfrowe. Żadna to nowość obecnie. Można wręcz mówić o dekomputeryzacji, w tym sensie, że firmy likwidują posiadaną infrastrukturę i wszystko, co się da, przenoszą do chmury. Nikt dzisiaj nie ma czasu ani pieniędzy na zabawy we własne serwerownie. Taki sam los spotkał również odtwarzaczy DVD. Używasz jeszcze tego? Prawdopodobnie nie. Teraz masz odtwarzacz filmów w chmurze, który wyświetla obraz na Twoim telewizorze. Proste. Dlatego teraz chodzi o to, aby poszukać najbardziej optymalnych sposobów wykorzystania technologii cyfrowej po to, aby przyniosła ona jak najlepsze efekty biznesowe. Transformacja cyfrowa jest obecnie koniecznością dla każdego rodzaju biznesu. Wydatki na transformację cyfrową osiągają w skali świata poziomy bilionów dolarów i szybko zwiększają się w tempie wynoszącym 15% rocznie. Pandemia COVID dodatkowo przyspieszyła ten proces i prognozuje się, że 65% światowego PKB zostanie zdigitalizowane do końca bieżącego roku. Co to wszystko oznacza dla branży ochrony? Nasza branża jest składową globalnej gospodarki. Nie jest to oczywiście skala tak znacząca jak technologie, motoryzacja, finanse, medycyna czy e-commerce. Jednak normalnie podlegamy tym samym globalnym trendom gospodarczym i technologicznym. Być może z lekkim opóźnieniem, ale proces adaptacji branży do współczesnego cyfrowego świata już się rozpoczął i nie za bardzo da się go zatrzymać.
Obserwując firmy ochrony, czasami można odnieść wrażenie, że w cyfryzacji branży chodzi głównie o kamery i analitykę obrazu. Tego typu przekaz jest bardzo popularny i najczęściej spotykany z przestrzeni, dlatego że jest po prostu to modny temat. Ale czy wystarczy nowy komputer, 10 monitorów i nowoczesne kamery z analityką obrazu, aby powiedzieć tak, działamy już cyfrowo? No niestety nie. Więc o co chodzi? Co powinna robić agencja ochrony? Jak rozpocząć tą całą transformację cyfrową, która umożliwi rozwój, a w konsekwencji funkcjonowanie w cyfrowym świecie? Na początek proponowałbym zacząć od trzech najważniejszych kroków. Po pierwsze, należy zmienić sposób myślenia o biznesie ochrony. Dotychczas było tak, że przy każdym zadaniu intuicyjnie stawialiśmy człowieka. Począwszy od ochrony fizycznej, a skończywszy na sprzedaży i marketingu. Oczywiście są pewne zadania, które może wykonać tylko człowiek, ale ilość tego typu zadań ciągle maleje. Natomiast jest coraz więcej obszarów, w których człowieka można wesprzeć lub zastąpić nowoczesną cyfrową technologią. Paradoksalnie nie zawsze są to główne zadania czy usługi firmy. W agencjach ochrony w wielu miejscach dość trudno jest w 100% zastąpić pracownika ochrony. Ale są inne obszary, które idealnie się nadają, jak sprzedaż, marketing, obsługa klienta, finanse czy IT, czyli tak zwana obsługa informatyczna. Po drugie, konieczne jest, aby zmienić przyzwyczajenia i mentalność zespołu. Ludziom powinno się wytłumaczyć, dlaczego należy się transformować. Prawie pewne jest, że jak opracujesz swój plan i pójdziesz z nim do swoich ludzi, spotkasz się z oporem. Ale to nie będzie prawdziwy opór. To będzie po prostu strach przed zmianą. Każdy to ma. Usłyszysz, że tego nie da się zrobić, że to nie będzie działać, ja tego nie będę robił, albo że czcionka jest teraz za mała. Nie przeskoczysz tego. Aby sobie z tym poradzić, ludziom należy wytłumaczyć, po co to wszystko, po co ta zmiana i jakie ona przyniesie korzyści dla pracowników, firmy i klientów. To jest najcięższe zadanie do wykonania w ramach transformacji cyfrowej. Trzeba się na to przygotować. Po trzecie, powiedz klientom, że nadchodzi zmiana. Oni już są przygotowani na cyfryzację, nie martw się o to. Tylko im to odpowiednio wcześniej zasygnalizuj, bo nikt nie lubi być zaskakiwany zmianą. Mam w głowie taki niedawny przykład. Bardzo często optymalizujemy działania stacji monitorowania. U jednego z naszych klientów jednym z prostych udoskonaleń była zmiana sposobu informowania klienta o niektórych zdarzeniach. Zaproponowaliśmy, aby zamiast klasycznej obsługi zdarzenia wraz z telefonowaniem do klienta, system sam wychwytywał określone zdarzenia, a następnie wysyłał automatycznie SMS-y. Szef stacji od razu stwierdził, że to nie przejdzie, bo oni tak robią od lat i klienci są przyzwyczajeni do telefonów i na pewno będą rezygnować z usług, jak teraz będą tylko SMS-y. Firma przeprowadziła akcję informacyjną. Z prawie 3000 klientów, jakie miała ta agencja ochrony, początkowo nie zgodziło się kilkunastu klientów, ale i tak finalnie zaakceptowali ten nowoczesny sposób komunikacji. Teraz przed nimi kolejny poziom, czyli aplikacja mobilna. Między innymi takimi tematami będziemy się zajmować w zbliżającym się czasie. Będę starał się Wam przedstawić najciekawsze zagadnienia oraz sposoby na rozwiązywanie problemów w procesie transformacji cyfrowej Agencji Ochrony. Jeśli ten temat Ci się spodobał, to proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Transformujcie się!